W lekcji poprzedniej dodaliśmy kolejną funkcjonalność. Dodaliśmy kontrolkę Grid View, czyli jak wybieraliśmy kategorie z naszej listy rozwijanej, to dane zostały prezentowane w kontrolce Grid View. Teraz dodamy następną funkcjonalność taką, że gdy wybierzemy jakiś rekord w kontrolce Grid View, to zostaną pokazane jego dane szczegółowe oraz dodamy możliwość wstawiania, edycji i usuwania rekordów. A więc przejdźmy do projektu. Tak, to jest nasz projekt i dodajmy teraz kontrolkę widoku szczegółów pojedynczego rekordu. To jest kontrolka Details View. Details View. Musimy teraz skonfigurować źródło. Musimy wybrać, skonfigurować, utworzyć nowe źródło danych. Będzie to źródło korzystające z bazy danych. Nazwa będzie SQL Data Source Product. Będzie to pojedynczy produkt. A, że już mamy takie źródło wcześniej, bo wcześniej też żeśmy nazwali je produkty. A właśnie, teraz produkt. OK. Wybierzemy nasz ciąg połączenia, który żeśmy zdefiniowali, nasz connect on string, bo używamy tej samej bazy danych. I chcemy w naszym zapytaniu, żeby prezentowały się wszystkie dane pojedynczego rekordu, czyli wszystko. Dobrze, finish. Teraz możemy przetestować naszą aplikację. Tak. I mamy, to jest widok nasz pojedynczego rekordu. Pokazuje w tej chwili pierwszy rekord. Ale my chcemy tak, żeby po wybraniu kategorii i tutaj po wybraniu, piszmy sobie programowanie, i tutaj po wybraniu odpowiedniej pozycji, żeby od danej pozycji pokazywał nam dane szczegółowe. Czyli musimy połączyć tą kontrolkę z naszymi poprzednimi kontrolkami, czyli musimy to razem spiąć. Teraz dokonamy tego spięcia. Połączenie funkcjonalności. Zatrzymujemy. A więc tak, na początek musimy jeszcze raz wyedytować nasze grid view. I łączyć będziemy po ID. Czyli musimy dodać tutaj te ID do grid view, do kontrolki grid view. I czy odświeżymy kolumny dla grid view? Nie, tego nie. Nie, bo nie chcemy, żeby kolumna ID była prezentowana w tabeli. Dobrze, dodaliśmy ID i musimy jeszcze tutaj zdefiniować klucz. To jest data key name. I wybieramy klucz. Kluczem będzie pole ID, które żeśmy w tej chwili, żeśmy teraz dodali. ID to będzie nasz klucz. Po tym kluczu będzie się łączyć kontrolka z danymi szczegółowymi z grid view. Te kontrolki spinać będziemy po tym kluczu. Dobrze. Teraz musimy zmienić sobie to źródło, skonfigurować je jeszcze raz, poprawić. Musimy dodać warunek. No warunek na łączenie tego kontrolek. Czyli warunek ID. Gdy wybierzemy jakiś rekord z grid view, to dla tego ID, dla tego rekordu mają zostać pokazane dane szczegółowe w kontrolce detail view. Czyli dla ID musi się równać kontrol. Musi się równać kontrol, a z której kontrolki? Z kontrolki grid view. Czy
czyli jeżeli zostanie wybrana jakaś wartość w kontrolce grid view 1, to te ID zostanie przekazane do naszej kontrolki detail view. Dodajemy, klikamy OK i jeszcze jedną rzecz, Advance. Teraz, gdy mamy tutaj gwiazdkę, jak wspominałem na wcześniejszej lekcji, możemy dołączyć generowanie instrukcji insert, update i delete do naszej kontrolki. Włączamy to. I klikamy next. Możemy zrobić pytanie testowe. Musimy wprowadzić jakieś testowe ID, na przykład 1. I mamy. Dla testowego ID 1 wszystkie dane szczegółowe są ID, tytuł, autor, kategoria, cena i opcji. Te wszystkie dane będą się pojawiać w tej kontrolce. Wszystko się, a więc wszystko się zgadza. Jest tak, jak żeśmy chcieli. Robimy finish. I włączyliśmy, żeby była możliwość dodawania, edycji i usuwania rekordów, ale musimy tą możliwość też włączyć w kontrolce. Skonfigurowaliśmy źródło, żeby była ta możliwość, ale musimy ją teraz jeszcze włączyć do kontrolki, czyli musimy tutaj zaznaczyć enable inserting, wstawianie, edytowanie i usuwanie. Dobrze, możemy sobie też jeszcze jakiś autoformat zrobić, by to jakoś wyglądało. Jest tych troszkę zdefiniowanych. Może zostawimy ten. Dobrze, teraz żeśmy już spięli nasze wszystkie kontrolki. Dodaliśmy możliwość edycji, wstawienia nowego i usuwania. I możemy przetestować naszą aplikację. Uruchamiamy Visual Studio. Visual Studio w tej chwili kompiluje nasz projekt. Zaraz zostanie on uruchomiony w przeglądarce i sprawdzimy, czy wszystko działa tak, jak żeśmy sobie zaplanowali. A więc wybieramy kategorię z naszej kontrolki listy rozwijanej. Wybieramy programowanie. Dla programowania mamy takie pozycje, tak, ale jeszcze jednej rzeczy żeśmy nie dodali. Dodaliśmy tutaj pola wybierz. Musimy zatrzymać i dodać do naszej kontrolki możliwość wybierania rekordów. Czyli enable selection. Teraz jest możliwość wyboru. I teraz jeszcze raz kompilujemy naszą aplikację. Visual Studio kompiluje, to chwileczkę potrwa. Zaraz będziemy mogli przetestować. Dobrze, wybieramy kategorię programowania. Mamy naszą grid view, naszą tabelkę z opcjami dla programowania. Bierzemy internet, mamy opcję dla internetu, dla grafiki też. Wybierzemy programowanie i teraz, gdy wybierzemy jakąś opcję, powinny się pokazać cały rekord szczegółowy dla danej pozycji. Wybierzmy sobie na przykład ASP. Jest. Mamy widok szczegółów pojedynczego rekordu. Ma on ID 3, tytuł ASP.NET, autor Nowak, kategoria programowanie, cena 55, opisu nie ma, bo nie wprowadziliśmy. I teraz możemy te dane wyedytować, usunąć i dodać nowy. Dodajmy go edycji. Dodajmy opis. Taki tam test. Gotowy opis i update. I pole zostało zmodyfikowane. Wybierzmy inny rekord. Java. I przejdźmy jeszcze raz do ASP. Zmiany zostały wprowadzone na stałe. Wszystko się zgadza. Teraz spróbujmy utworzyć nowy rekord. Daję menu. Wprowadzamy tytuł. Tytuł sobie wprowadzimy na przykład Flash, autor nowacki, kategoria grafika, cena 45, insert.
Jest. Pozycja została wprowadzona. Teraz, żeby tą pozycję sprawdzić, musimy zmienić tutaj naszą kategorię, bo dodaliśmy do kategorii grafika. Wybieramy kategorię grafika. Jest Photoshop i jest Flash, który teraz prowadziliśmy. Wybieramy widok szczegółu. I mamy ID 7, tytuł Flash, autor, kategoria, cena i opis. Nie ma opisu, bo nie wprowadziliśmy opisu. Dobrze, dodajmy jeszcze jeden. Tak, który zaraz usuniemy. Tytuł jakiś tam, autor, kategoria, grafika, cena, insert. Jest dodany. Żeby go odświeżyć, musimy przeładować stronę. Wybieramy internet. Wybieramy grafikę. Jest wprowadzona przez nas pozycja. Wybieramy ją. I teraz ją usuwamy. Rekord został usunięty. Musimy znowu przeładować. I jeszcze raz grafika. Rekordu nie ma. Czyli wszystko działa tak, jak żeśmy zaplanowali. Zamykamy. Zatrzymujemy. No i to by było wszystko, co chciałem pokazać na dzisiejszej lekcji. Dodaliśmy funkcjonalność widoku szczegółów pojedynczego rekordu, czyli po wybraniu pozycji z tabeli. Wyświetlane są w tej kontrolce Detail View informacje szczegółowe pojedynczego rekordu i dodaliśmy możliwość edycji, usuwania i dodawania nowego rekordu. Dziękuję.